I faktu, że frekwencja na dzisiejszym spotkaniu, powiem wprost, przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. No to dobrze. Witamy wszystkich Państwa. Jeszcze raz dzień dobry. Moje nazwisko Krzysztof Włoszczyński. Jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Witamy wszystkich Państwa na spotkaniu z panią poseł Joanną Lichocką, parlamentarzystką z od 2015 roku parlamentarzystką Prawa i Sprawiedliwości z okręgu Kalisko-Leszczyńskiego. Od wielu lat związaną z mediami, a w sposób szczególny ze strefą wolnego słowa. Współautorką i współtwórczynią wielu filmów dokumentalnych poświęconych m.in. tragedii smoleńskiej oraz prezentacji wybitnych postaci obozu prawicowo-niepodległościowego, m.in. współtwórczyni filmu o świętej pamięci prezydencie profesorze Lechu Kaczyńskim. Szanowni Państwo, zapraszam, proszę bardzo. Jesteśmy w przededniu rozstrzygnięcia niesłychanie ważnych wyborów do Parlamentu Europejskiego. O tym, dlaczego te wybory są tak ważne dla przyszłych losów Polski, ale i całej Europy, będzie tutaj pani poseł nam opowiadała. Chciałbym również zaproponować taką następującą formułę dzisiejszego spotkania. W pierwszej kolejności głos zabierze oczywiście pani poseł, tak? A w dalszej części będzie można zadawać pytania. Korzystając z okazji również pragnę bardzo serdecznie powitać posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Krzysztofa Ostrowskiego, reprezentanta Prawa i Sprawiedliwości tutaj z naszego okręgu, z Konisko Gnieźnieńskiego. Jeszcze raz witam wszystkich Państwa bardzo gorąco i serdecznie. Bardzo dziękuję. Dzień dobry. Bardzo mi miło, że jestem po raz drugi w kole w tej kampanii oczywiście i że Państwo znaleźliście czas, żeby przyjść i się spotkać. Za chwilę wybory. Już pewnie wszyscy mają potąd tej kampanii, w sensie, że tyle ludzi przyjeżdża, zawraca głowy, mówi, spotkania ciągle, nie? No dobrze, to bardzo się cieszę, bo nie chciałabym Państwa zanudzić, więc powiem tylko to, co jest teraz najważniejszym naszym przekazem. Mobilizacja. Musimy zmobilizować naszych wyborców, musimy zmobilizować wyborców Prawa i Sprawiedliwości, żeby na pewno poszli do wyborów i zagłosowali. I dlatego zwracamy się też na takich spotkaniach do Państwa, żebyście nam pomogli w tej mobilizacji. Żebyście spróbowali namówić 2-3 osoby, które się wahają albo które do tej pory nie głosowały w wyborach do Parlamentu Europejskiego, żeby koniecznie poszły i żeby zagłosowały na Prawo i Sprawiedliwość. Bo te wybory są z jednej strony bardzo ważne, jeśli chodzi o Parlament Europejski, no bo będą decydować o tym, czy w Parlamencie Europejskim będzie silna ekipa ludzi, którzy głosują za Polską, czy też nadal silna będzie ekipa ludzi, którzy potrafią zagłosować przeciw Polsce w imię własnych partyjnych interesów. Więc to jest jedna fundamentalna rzecz. Głosujesz w sprawach europejskich, głosuj za Polską, czyli głosuj za Prawem i Sprawiedliwością. Ale rzecz druga, zaczyna się czas, który zdecyduje o losach Polski na wiele, wiele lat. Mamy taki trójskok. Teraz w niedzielę wybory do Parlamentu Europejskiego. Ich wynik będzie rzutował na wynik wyborów do Sejmu. I jeżeli teraz nie zdobędziemy bardzo dobrego wyniku, jesienią będzie trudno. A wybory jesienne to jeszcze tylko pół roku i znów wybory prezydenckie. Za rok o tej porze przyjadę do Państwa prosić, żebyście głosowali w drugiej turze na Andrzeja Dudę, bo będziemy mieli wtedy ten czas, będziemy o tym decydować. Ale jeżeli nie wygramy dobrze, wysoko tych wyborów do Parlamentu Europejskiego i tych wyborów do Sejmu, to może być kłopot również z wyborami prezydenckimi. A jeżeli nie będziemy samodzielnie rządzić, to proszę, nie dajcie się nabrać. Nie będzie żadnej polityki społecznej takiej, jaką realizujemy teraz. Nie będzie 500+, a rozszerzamy ją na ten program na każde dziecko od 1 lipca. Po prostu to będzie stały dodatek wychowawczy do każdego dziecka. Nie będzie emerytura plus, bo przecież oni mówią, że to są źle wydane pieniądze. Że po co to? Że to ochłap wyborczy.
a my chcemy co roku, żeby była ta emerytura plus. Zobowiązujemy się, że dopóki Prawo i Sprawiedliwość będzie odpowiadał za finanse państwa, ta 13. emerytura będzie wypłacana co roku. I to nie jest żadne rozdawnictwo. To nie jest żaden populizm i nieodpowiedzialna polityka finansowa. To jest wreszcie normalność. Normalność, czyli uczestniczenie wszystkich obywateli w owocach wzrostu gospodarczego, a nie tylko tych najbogatszych i najlepiej ustawionych. To jest normalna polityka zrównoważonego rozwoju, uczciwego rządu. Ale tego nie będzie, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie będzie rządził samodzielnie i nie będzie kontynuacji tej polityki. Także teraz, głosując 26 maja, głosujemy za tą polityką albo za tym, żeby się zmieniło, żeby się cofnęło, żeby było tak, jak było. Dlatego to jest tak ważne, że ten trójskok, ten kalendarz zdecyduje o przyszłości Polski, a każdy element z tego kalendarza będzie miał wpływ na następny. Dlatego musimy teraz głosować za silną Polską w Europie i za dobrą reprezentacją Polski w Parlamencie Europejskim i za 500+, i za emerytura plus. Teraz zdecydujemy. Ponieważ, jak Państwo pamiętacie, po wynikach wyborów samorządowych, gdy Platforma Obywatelska i Koalicja Europejska, oni się chowają za różnymi szyldami, ja już nie nadążam, wtedy w tych wyborach samorządowych to się przecież nazywali nie Koalicja Europejska, tylko Koalicja Obywatelska. Teraz już nawet tej obywatelskości unikają, bo widocznie wyszło im w badaniach, że słowo Platforma i słowo Obywatelska kojarzy się ze złodziejstwem i kłamstwem. I w związku z tym uciekają, jak kiedyś PZPR chowało się za szyld SDRP, a potem SLD, tak Platforma Obywatelska chowa się teraz, najpierw za szyldem Koalicja Obywatelska w wyborach samorządowych, a teraz Koalicja Europejska w tych wyborach. Zobaczymy, może koalicję sejmową wymyślą do wyborów jesiennych. W każdym razie nie idą pod swoim szyldem, bo wiedzą, że jest skompromitowany. Ale zobaczcie, jak oni, jako wtedy Koalicja Obywatelska, jak odnieśli sukces w wielkich miastach, bo niestety odnieśli. Odnieśli w Poznaniu, odnieśli we Wrocławiu, odnieśli w Gdańsku, odnieśli w Warszawie. Wbrew czasami jakby racjonalnej ocenie rzeczywistości, prawda? Jak można po złodziejskich rządach w Warszawie uzyskać tak dobry wynik, jak uzyskał Trzaskowski? Jak można po takiej polityce pogardy wobec zwykłego warszawiaka i takiej kradzieży w biały dzień zrobić dobry wynik wyborczy? Zrobili. I nabrali wiatru w żagle. Umocnili swoją pozycję. Ich wyborcy pomyśleli, tak, to z tego będzie jeszcze chleb, tak? Warto jeszcze na nich stawiać. To był wiatr w żagle. I teraz walczą o to, żeby uzyskać lepszy wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego, bo da im to odskocznie, żeby wrócić do władzy. Tak sobie kalkulują. Grzegorz Schetyna, teraz rozmawiałam, jak jechałam do Państwa z Ryszardem Czarneckim, minął się ostatnio w drzwiach studia telewizyjnego właśnie z Ryszardem Czarneckim i powiedział w słowach wulgarnych, więc nie będę ich cytować, ale przetłumaczając na język cywilizowany, rzucił tak, bo są kolegami z NZS-u, więc tak po starej znajomości wymienili zdania. To co, teraz oberwiecie, a potem na urlopik, bo jest tak pewny siebie, że wygrają. Powiedział to słowami wulgarnymi, ale ja bym chciała, żeby oni się srodze pomylili. Że dla Polski będzie dobrze, jak ta buta zostanie zgnieciona. Będzie bardzo dobrze, jeżeli porządnie dostaną lanie za te wszystkie kłamstwa, za te wszystkie manipulacje, wprowadzanie opinii publicznej w błąd. Jak to dobrze, że nagrano ten film z Rafałem Grupińskim, bo się wylało i to właśnie jeszcze w kontekście Wielkopolski, bo przecież to był poseł, to jest poseł z Wielkopolski, a w Pleszewie jest dobrze znany i powiedział, że gdybyśmy mówili wyborcom prawdę, to by nas w Pleszewie pogonili. No to pogońmy ich i w kole. I w Pleszewie, i w Jarocinie, i w Poznaniu, no w Poznaniu będzie najtrudniej, ale spróbujmy, musimy o to zawalczyć. Żeby Polska się dobrze rozwijała, trzeba ich pogonić, niestety. Wiem, że to nie brzmi zbyt elegancko i zbyt szlachetnie, ale kto zaczął? Ale nie mamy innego wyjścia. Z tej strony sceny politycznej, gdzie jest teraz postkomuna, czyli Koalicja Europejska, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska,
płynie cały czas jad trucizny, nienawiści i szczucia. Widzieliście, Donald Tusk przyjechał na 2 dni i zasiał morze nienawiści wylał, prawda? Te świnie w błocie, ten Ajatollah Kaczyński, to przecież jeden wielki jad i nienawiść i obrażanie znacznej części Polaków. Tylko to też nie chodzi o to w tej polityce Platformy Obywatelskiej, jak oni nas tak określają, żeby obrazić po raz kolejny Jarosława Kaczyńskiego, czy obrazić nas, nas, wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Bo przecież nie są w stanie nas dotknąć. Mnie ani pan Schetyna, ani pan Tusk, ani pewnie pani, ani pana nie są w stanie obrazić. Po prostu sorry, nie ten poziom. Oni to mówią nie po to, żebyśmy my się gniewali i czuli obrażeni. Oni to robią, tę politykę nienawiści, budują po to, żeby był wielki mur pogardy oddzielający ich wyborców od wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Żeby żadnemu wyborcy Platformy Obywatelskiej nie przyszło do głowy przejść na tę stronę. Powiedzieć tak, 500+ jest ok, będę głosował na Prawo i Sprawiedliwość. Bo wtedy będzie pisiorem, tym pogardzanym pisiorem na równi ze świniami w błocie, bo przecież to jest ta poetyka, ta narracja pogardy. Więc oni próbują zbudować taki mur zbudowany, stworzony z tej nienawiści, żółci, jadu, pogardy dla swoich wyborców, żeby nie odpłynęli do tego, do tej części, gdzie, która ma być pogardzana i nienawidzona. Tym trzymają ludzi. Dlatego mimo złodziejstwa, mimo kłamstwa wygrywają na przykład w wielkich miastach. Bo ci, którzy aspirują do elit, no nie wyobrażają sobie, żeby być pisiorem, prawda? To jest tak, takie silny mechanizm pewnego rodzaju emocjonalnego szantażu. I póki ta polityka będzie odnosiła sukcesy, nie będziemy mieli wielkich szans na odbudowanie wspólnoty. Na to, żeby tej nienawiści, tej pogardy między Polakami było mniej. Dlatego mi też bardzo zależy, żeby ta formacja przegrała. Bo uważam, że kwestia odbudowy polskiej wspólnoty jest jednym z najważniejszych zadań, jakie stoi przed naszym pokoleniem. To jest wiele lat, od 2005 roku jest to robione. W 2005 roku, gdy Tusk przegrał wybory, gdy Platforma przegrała wybory, uznali, że te obozy wyborców są tak bliskie programowo. Miał być popis. Niektórzy głosowali w wyborach parlamentarnych na PiS, w wyborach prezydenckich na PO, albo odwrotnie. I przestraszyli się, że wyborcy Platformy odpłyną do zwycięskiego PiSu, bo PiS będzie realizował swój program, będzie miał sukces. W związku z tym wyborcy Platformy Obywatelskiej odpłyną od Tuska i będą głosować na partię Kaczyńskiego. Musieli wybudować taki wielki rów oparty na bardzo silnych, negatywnych emocjach, bo programowo, merytorycznie nie mieli jak się ścigać. I nie mają do dzisiaj. Każdy dzień pokazuje, że nie mają oprócz nienawiści nic do zaoferowania. Dlatego programowo dzielą Polaków, bo to jest ich racja bytu. Tylko tak utrzymają swoich wyborców. Dlatego dobrze byłoby, żeby ta formacja przegrała, bo będzie nam łatwiej odbudować wspólnotę. Łatwiej będzie obniżyć ten poziom nienawiści. Zobaczymy. Mam nadzieję, że się zmobilizujemy. Ja boję się, że nasi wyborcy są dosyć zadowoleni. Że siedzą na kanapie, przełączają pilotem telewizję, kanały i myślą sobie, no tu działa 500+, tu emerytura plus, tutaj powstają domy opieki dziennej dla seniorów, tutaj stało się coś innego dobrego. Ludzie przecież widzą, że Prawo i Sprawiedliwość dobrze rządzi. To na pewno PiS wygra, to nie muszę iść na wybory, mam komunię kuzynki albo wnuczki, idziemy na komunię, a inni dopójdą, zagłosują, nic się nie stanie. Stanie się. Trzeba przed mszą albo po mszy komunijnej, jeszcze zanim się trafi na przyjęcie, pójść do punktu wyborczego i zagłosować. Każdy głos. Musimy jak ziarenko do ziarenka zbierać. Każdy głos. I pilnować. Kuzynki, ciotki, babci, brata, sąsiada, jeżeli tylko jest szansa, żeby poszli i zagłosowali. Bo walczymy o wszystko. Walczymy o kierunek, w którym Polska będzie szła przez najbliższe lata. Nie jedną kadencję, dłużej.
A cofnąć politykę społeczną, to już mówiłam na poprzednim spotkaniu w kole. Cofnąć 500+, to jest jedno posiedzenie Sejmu. Cofnąć emerytura plus, jedno posiedzenie Sejmu. Zlikwidować IPN? Proszę bardzo, jedno posiedzenie Sejmu. Zlikwidować CBA? No, żeby biznes się robiło łatwiej. Jedno posiedzenie Sejmu. To się szybciutko stanie. Nie możemy na to pozwolić, musimy obronić nasze prawo. I musimy też obronić nasze prawo na przykład do złotówki. Przecież znów Grzegorz Schetyna w listopadzie w Helsinkach na zjeździe Europejskiej Partii Ludowej, czyli grupy politycznej, w której jest Platforma Obywatelska w Parlamencie Europejskim, obiecał, zobowiązał się, jeśli tylko PiS odsuniemy od władzy, przyjmujemy euro. Takie jest oczekiwanie Berlina. Oni mają swoje zobowiązania. Za granicą mówią o tym otwarcie. Tu w Polsce, no bo w Pleszewie by ich pogonili, w Kole przypuszczam też. Mówią, nie, nie, to teraz nie jest temat. Nie, nie, to kiedyś. Nie, to teraz nie jest temat. Powiedzieli wyraźnie w listopadzie, jak tylko odsuniemy PiS od władzy, wprowadzamy euro. A teraz wprowadzenie euro jest bardzo korzystne dla gospodarki niemieckiej, na pewno. Ale dla polskiej nie. I dla polskich podatników, dla polskich pensji, dla polskich możliwości nabywczej? Nie. Chcemy obronić nasze prawo także do możliwości wychowywania dzieci, tak jak chcemy. Nie zgadzamy się na tą pedagogikę homoseksualną. Tolerancja, proszę bardzo, ale nie promocja, nie robienie z tego jakiegoś pozytywnego stylu życia, nie afirmacji. I z takich rzeczy, które musimy obronić, jest mnóstwo. Relokacja, przymusowa relokacja imigrantów. No przecież to jest cały czas temat aktualny. I przymusową relokację mamy? Tak, tak, oczywiście. Natomiast ja mówię... Tak, natomiast ja mówię o przymusowej relokacji tych z zachodu i z domu po prostu. Bo tak, oczywiście ma pani rację, jest bardzo dużo emigracji z Ukrainy. Myśmy przyjęli ponad milion, grubo już teraz ponad milion obywateli Ukrainy, ale my pomagamy Ukrainie, bo jak państwo wiecie, oni są w stanie wojny z Rosją. Tak. My mówimy o przymusowej relokacji, to jest troszeczkę inny temat, ale ma pani rację, jest imigracja ukraińska. Chętnie posłucham, jeżeli w kolei jest to, jeżeli jest to problem społeczny, bo wydaje mi się, że to nie jest problem społeczny, prawda? To nie jest coś, na co się nie chcemy zgodzić. Aha, pozytyw pani mówi jako pozytyw. Tak, więc my przyjmujemy imigrantów, bo Ukrainie pomagamy, oczywiście. Natomiast mówimy w krajach Bliskiego Wschodu, proszę bardzo, jest tam wojna, jest, ludzie cierpią, trzeba im pomagać. Dzień dobry. Trzeba im pomagać, ale tam, na miejscu im pomagamy, ułożymy grube miliony złotych. Nie będę już za długo mówić, bo już pan poseł mi pokazuje, że za dużo gadam. Więc teraz w takim razie jeszcze pan poseł powie parę słów i ja czekam na pytania, postaram się odpowiedzieć na każde. Ale najważniejszym dla mnie przesłaniem jest to, żeby spowodować, żebyście wszyscy państwo ze 3 osoby przyprowadziły do tych lokali wyborczych, żeby zagłosowali. Żeby każdy ten, kto zagłosował w wyborach do Sejmu w 2015 roku na PiS, teraz też poszedł i zagłosował. Bo mniej niż połowa Polaków głosujących do Sejmu chodzi na wybory europejskie, bo myśli, że to nieważne, bo myśli, że to gdzieś coś tam się dzieje, a to jest bardzo ważne. To tyle, tak najważniejsze o tym chciałam powiedzieć. Dziękuję. Witamy pana posła, tak, miejsce jest, proszę państwa. Witamy pana starostę też. Szanowni Państwo, korzystając z okazji, jeszcze raz gorąco i serdecznie witamy osoby, które dołączyły teraz do naszego spotkania, pana posła Leszka Galembę, reprezentanta Prawa i Sprawiedliwości.
Serdecznie również pragnę powitać starostę Kolskiego, reprezentanta Prawa i Sprawiedliwości, pana Roberta Korwin-Głowskiego. I chciałbym również powitać wicestarostę Kolskiego, pana Sylwestra Chęcińskiego. Witamy bardzo serdecznie. Tak, pana starostę zaprosimy do stolika prezydialnego. Tak dobry obyczaj nakazuje. Prosimy bardzo. I państwa, kontynuujemy. Ja chcę powiedzieć, że nawiązując do tego, co pani poseł mówiła, że to nie jest tak, że jestem taki niegrzeczny. Tutaj mówię, że pani poseł ma kończyć, tylko tak się umówiliśmy, że ja mam pilnować czasu i po prostu to spotkanie też ma być formą rozmowy z państwem, a nie po prostu jakby wystąpieniem, czy dłuższym wystąpieniem pani poseł moim, czy kolegą. Ja chciałem też kilka słów, kilka minut państwu zająć i jakby uzupełnić to, co powiedziała pani poseł. Powiedzieć... Ja tylko spytam, czy mogę zrobić państwu zdjęcie i wrzucić na Facebooka? Jasne, trzeba! Poprzedni apel. Myślę, że pani poseł w takim emocjonalnym, ale bardzo dobrym wystąpieniu przekazała, jak jest jej pogląd na sprawę i dlaczego warto głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Pozwólcie państwo, że ja też tak, które może osobiście, nie będziemy mówili w stylu wiecowym, ani mówili o piątce plus takim, tylko powiem bardziej osobiście. Ale w temacie też jakby mobilizującym i podkreślającym rangę wyboru. Proszę państwa, ja jestem posłem z Gniezna, rzeczywiście z tego okręgu, z częścią państwa mieliśmy się okazję już poznać. Z zawodu jestem lekarzem i do Prawa Sprawiedliwości zapisałem się stosunkowo późno, bo po katastrofie smoleńskiej wtedy pełniłem obowiązki starosty gnieźnińskiego, ale nie z Prawa Sprawiedliwości. Ze stowarzyszenia lokalnego, dwa razy byłem starostą, byliśmy w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością i byliśmy wtedy w koalicji z Platformą Obywatelską. Taką mieliśmy koalicję, takie były czasy. Krótko mówiąc, po tej katastrofie zrozumiałem, że chociaż byłem chyba jedynym samorządowcem w Wielkopolsce, który się dopowiedział jasno, że takie są czasy, że trzeba nosić spodnie i nie wystarczy być dobrym starostą, świetnym prezydentem, burmistrzem czy innym samorządowcem. Jeżeli nie będziemy mieli własnych władz, nie będziemy mieli rządu, to nas rozjadą, po prostu rozgrabią. I tylko przypomnę, że były to czasy, kiedy wahało się na przykład kwestia reprywatyzacji szpitali, kwestia prywatyzacji szpitali, przepraszam, Platforma chciała prywatyzować szpitale, kwestia wyprzedaży polskiej ziemi, bo to były takie czasy, że nie było tej ustawy naszej, kwestia właśnie napływu niekontrolowanego imigrantów, ale nie Ukraińców, generalnie kulturowo nam bliski, czy Polonii z Kazachstanu, ale tych, powiedzmy, niektórzy mówią nie uchodźców przed wojną, a nachodźców, to było bardziej bliższe. I takie rzeczy się rozgrywały. Wtedy postanowiłem zapisać się do Prawa i Sprawiedliwości z jednego głównie powodu. Z jednego powodu, że już uznałem, że Prawo i Sprawiedliwość wtedy, to był 2011 rok, jest jedyną nadzieją na naprawę Rzeczypospolitej. To był 2011 rok. Teraz proszę państwa, tak jak pani poseł, jestem w Sejmie od 2015 roku, to jest moja pierwsza kadencja. I mam okazję jakby bliżej w tych wszystkich sprawach uczestniczyć, na Prawie Rzeczypospolitej, w pracy Sejmu. Znam część moich kolegów, przyjaciół z Gniezna, nie tylko z Gniezna, z różnych miast mówi, że ten Sejm kiedyś będzie nazwany Sejmem Wielkim. Mam taką głęboką nadzieję. I chcę powiedzieć, że zdania nadal nie zmieniłem. Uważam, że Prawo i Sprawiedliwość jest nadal jedynym gwarantem na Prawie Rzeczypospolitej na dzień Anno Domini 2019 rok. I proszę państwa, to jest tak, że akurat to jest tak, że jak poznałem kolegów z Platformy bliżej z Nowoczesnej, bo to nie jest tak, że my się nie znamy. No spotykamy się gdzieś tam w różnych sytuacjach, przecież też rozmawiamy z sobą. Ale proszę państwa, chcę o dwóch takich rzeczach powiedzieć, że dwie rzeczy nas fundamentalnie jako posłów Prawa i Sprawiedliwości, senatorów i generalnej informacje w Sejmie różnią od nich zasadniczo. Tak? Pierwszy to jest sposób postrzegania polityki. U nas sposób postrzegania polityki to jest ten sposób, który narzucił pan prezes Kaczyński. Pan prezes komendant, jak na niego mówimy, czyli generalnie misja. Także polityka to jest sztuka rozwiązywania problemów, czynienia dobra i generalnie pomagania ludziom. Czyli naród jest suwerenem, człowiek jest najważniejszy, tutaj no, Polak, obywatel jest najważniejszy. I to jest jakby pierwsza rzecz. I myślę, że to po prostu widać, to się czuje. No, nie wszystkie rzeczy wychodzą. Ja nie jestem propagandystą, mógłbym sam wymienić ile rzeczy, które dla mnie wyszło i można powiedzieć, że można się wstydzić, ale generalnie my w większości realizujemy program, licząc, chcąc zadowolić państwa i chcąc po prostu uzyskać państwa aprobatę. Zobaczcie państwo, że przecież Prawo i Sprawiedliwość jest przez wszystkich atakowane. Tak? Atakują na zewnątrz, powiedzmy, duże kraje europejskie nie są zadowolone, środowiska bankowe, mamy też swoją opozycję wewnętrzną, nie powiem o tej całej lewicy liberalnej,
która na Zachodzie no, nie jest zadowolona z takich rządów konserwatystów w Polsce. My możemy się ostać i zrealizować program naprawy Rzeczypospolitej tylko dzięki Państwu. Państwo możecie nas wybrać, Państwo możecie nas obronić. I to jakby skutkuje też naszą twardą determinacją, że my musimy cały czas być wśród Państwa, stąd też są liczne spotkania. I musimy po prostu wręcz zabiegać o Państwa przychylność i akceptację do tego, co robimy. Natomiast koledzy z sąsiedniego obozu, oni się teraz nazwali, tak jak pani poseł bardzo ładnie powiedziała, koalicja europejska, no bo rzeczywiście wstydzą się mocno Platformy Obywatelskiej. Praktycznie w większości miast w wyborach samorządowych nie startowali pod swoim szyldem. To jest zupełnie inna filozofia myślenia, jest inna bajka. Ja nieraz z nimi jeżdżę, że jednak jest misje takie, no jeździmy nawet międzynarodowe, takie czy inne, rozmawiamy przy piwie. Tam jest podstawowa rzecz, to jest wygrać, tak? Wygrać i ograć. Że ograć wszystkich i wygrać, bo polityka polega na tym, że wygramy wybory i będziemy realizowali program. Ale nie jest ważny potem kontrakt, który zawiera się z wyborcami, czyli z tymi, którzy ich wybrali, dla których ich wybiorą potencjalnie, tylko najważniejszy cel jest wybrać. A potem po wyborach, i to jest to, co też pani poseł powiedziała świetnie, co powiedział ostatnio Rafał Grubiński, jak tam go podpytali o czy będą realizowali, jaką politykę będą realizowali, jeżeli chodzi o szkołę, edukację, LGBT i tak dalej. Powiedział, słuchajcie, my teraz nie możemy za bardzo poskakiwać, i dalej powiedział, bo nas na taczkach wywiozą z Pleszewa, skądś tam pogonią nas, ale potem to my swoje zrobimy. I to jest fundamentalna różnica między nami a nimi. Oni zastanawiają się, jak wygrać, czyli mówiąc krótko, oszukać wyborców, tak? I często mi się to udaje. Często mi to się udaje. Właśnie przez to ten rów nienawiści wykopany, przez to, że dużo mediów jest, które im sprzyja, przez to, że mamy taki rynek mediów, że większość mediów jest w rękach obcych państw, tak? Obcych państw, które nie są zainteresowane silną Polską. I to na to bym wam bardzo chciał zwrócić uwagę, tak? Ta różnica między nami a nimi, że my staramy się o was, działamy dla was, lepiej czy gorzej, ale działamy dla was, a ich tak naprawdę to nie interesuje, to ich nie interesuje. I druga rzecz, to z tego wynikająca, to wiarygodność, tak? Wiarygodność. Dla mnie Prawo i Sprawiedliwość jest pierwszą partią po 1999 roku, która ma możliwość realizowania swojego programu i generalnie dotrzymuje zobowiązań, tak? Tak jak powiedziałem, można mówić, że nie wszystkie rzeczy dotrzymaliśmy, można mówić, że lokalnie też nie zawsze jest tak, jak być powinno. No wiem, jak było w kole, no, przecież mam orientację, jaka jest tutaj jakby koloryt Prawa i Sprawiedliwości w kole, ale generalnie i wszędzie pan prezes Jarosław Kaczyński jest tego gwarantem, że po prostu staramy się i jesteśmy zdeterminowani, żeby dotrzymywać zobowiązań wyborczych. I Państwo to doskonale wiecie. Nawet ci, co nas nie lubią, nawet koledzy z Platformy, jak ze mną wracają z pociągu do Gniezna, a akurat jest tak, że ten pociąg tam, to cała plejada platformerców, jak o nich mówię, wraca ze mną, no to oni się dziwią, że my mamy taką determinację, oczywiście nie powiedzą tego publicznie, ale dziwią się, że mamy taką determinację, żeby dotrzymywać zobowiązań. Mało tego, że obniżyliśmy wiek emerytalny, że jest 500+, wiele innych programów społecznych, a budżet się nie rozlatuje, jeszcze budżet się poprawia. Oni tego nie powiedzą. Natomiast moje takie marzenie, już kończąc, bo też nie chcę za długo mówić, bo jakby czas jest dla Państwa, ale moje marzenie, myślę, że takiego patrioty, ja to Piłsudczyka, bo ja, Piłsudski dla mnie jest z góry, to jest to, żebyście Państwo nie dali się oszukać, nie tutaj nawet na tej sali, jako naród, żebyście Państwo nie dali się oszukać, bo naprawdę to, co w moim rozumieniu, to, co proponuje Koalicja Europejska, to, co my proponujemy, to jest po prostu, to jest odległe o lata świetlne. I nie tak dalej jak dzisiaj, to mi kolega mówił, ja tego nie sprawdzałem, ale kolega Rafał, który często ze mną jeździ, Rafał Jurkę, że redaktor Rachoń wyliczył, ile by kosztowało przeciętną rodzinę polską wygrana Platformy Obywatelskiej, bo to jednak jest Platforma Obywatelska, w jesiennych wyborach, w skali roku. Słyszeliście już Państwo to? Jest w internecie. Ile przeciętna rodzina by straciła? Tak, ponad 100 tysięcy złotych, 120 tysięcy złotych. Tak, przez kadencję, nie? I to jakby też dobrze obrazuje sytuację. Także życzę Państwu, znaczy życzę, będzie zaraz rozmowa, natomiast dołączam się może do tego, co Pani poseł mówi, że proszę, bądźcie aktywni do końca, spróbujcie przekonać tych, którzy z różnych powodów nie będzie się chciało iść na wybory, bo wolą pojechać na ryby, no nie jadą na ryby, ale nie wrócą wieczorem, czy inne rzeczy, bo ten wynik wyborczy jest bardzo ważny, do tego dochodzi się cała Unia Europejska i cała jakby polityka międzynarodowa, którą Pani poseł, o której tutaj opowiedziała, będą pytania, to dopowiemy. Także jest o co się bić. Ja po czterech latach w Sejmie, nadal wykonując zawód lekarza, właściwie można powiedzieć, nadal wykonując zawód lekarza, stwierdzam, że jestem bardzo wdzięczny, że mam taką możliwość, że mogę działać w Sejmie Rzeczypospolitej, gdzie nie jestem opozycją, że muszę podnosić rękę i patrzeć, jak Polskę rozkradają, ale gdzie jestem w Sejmie, który tworzy, który działa i który próbuje budować silną i sprawiedliwą Polskę.
A od Państwa zależy, czy to obronimy w tej triadzie wyborczej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przede wszystkim dziękuję, że troska Państwa i przyjście na to spotkanie z naszą kandydatką. Ale myślę, że nie będę tutaj mówił dużo, bo ten czas przede wszystkim powinien należeć tutaj do Joasi, która jest kandydatką, i do Państwa, do zadawania pytań, do dyskusji. Ale ja nieskromnie powiem, wróciłem przed chwilą z Warszawy, ale spotkałem się na wejściu z Grażynką, tutaj przedstawicielką gminy Dąbie. I co usłyszałem? Słuchaj, Grażynka, jak u Ciebie w Dąbiu po tym spotkaniu z Joasią? Słuchaj, u mnie w Dąbiu wszyscy są za Janną Lichocką. Ja myślę, że... siła i determinacja i ten patriotyzm pokazany, że przychodzicie tak licznie na te spotkania, też będzie wyrażała tą aprobatę. I tego życzę. Dziękuję bardzo. Pani Grażyna może potwierdzić. Gmina Dąbie. Że nie jest myślą. Bardzo mi się podobało za tą spotkaniu u nas Szanowni posłowie, ale przede wszystkim tutaj drodzy mieszkańcy powiatu polskiego, ja jestem przede wszystkim zadowolony z tego, że mamy okazję tak często gościć tak fantastycznych ludzi, którzy z tej Warszawy znajdują czas, przyjeżdżają do nas i rozmawiają z nami tutaj na dole o tych naszych sprawach, czasami może z perspektywy Warszawy dość błahych, ale tak naprawdę często zatroskanych mieszkańców, którzy mają swoje problemy, a które tak naprawdę, jeżeli wy tego byście nie wiedzieli tutaj od nas na dole, to byście by się w tej Warszawie nie rozwiązali. W związku z powyższym cieszę się, że jesteście, że słuchacie, a to ważne, że słuchacie, bo czasami bywało wrażenie, że tylko, no niestety Warszawa mówi, a cieszę się, że Warszawa słucha. Dlatego was mówimy, Warszawa, bo tam jesteście najczęściej, no nie? I dlatego sądzę, że najważniejsze, żebyśmy teraz może głos to oddali naszym mieszkańcom. Niech oni powiedzą, co tak naprawdę chcą od tej Warszawy, chcą od tych władz, a zwłaszcza od tych władz w Unii Europejskiej, bo tam tak naprawdę tworzy się całe prawo, które tutaj na dole nas wszystkich dotyka i gdzie raz się zastanawiamy, kto to wymyślił, jak to się stało, a to niestety przyszło tam już w Brukseli. Dzisiaj może nawet nie Warszawa, Bruksela determinuje nasze codzienne życia. Także myślę, że przede wszystkim to byśmy poprosili o to, żeby nasi mieszkańcy powiedzieli o tych swoich, chociażby nawet najdrobniejszych tematach. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałbym wszystkich bardzo serdecznie zachęcić do dyskusji, do zadawania pytań. W pierwszej kolejności, tak jak mówię, chciałbym, żeby te pytania były kierowane przede wszystkim do pani poseł Joanny Lichockiej i miały co do zasady związek właśnie z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wobec powyższego pozostaje mi tylko się przychylić do tej prośby. Dobrze. Może zróbmy to w ten sposób. Chciałbym, żeby osoby poszczególne się zgłaszały. Ja tutaj spróbuję poprosić mojego szacownego przyjaciela ze Stowarzyszenia Skolskich Patriotów, pana Łukasza Czajkę, żeby zechciał mi troszeczkę pomóc i na zasadzie takiej, że będzie przekazywał mikrofon i będzie mógł, każda osoba, która się zgłosi, będzie mogła zadawać pytania. Bardzo serdecznie Ci za tę pomoc dziękuję. A ja tylko poinformuję Państwa posłów, że niezawodne stowarzyszenie Polskie Patriotów jest nasza marka. Dzień dobry pani poseł. Przypomina pani mnie, tak? Ja bym chciał tylko się dołączyć do tego, co pan powiedział, pan poseł i tutaj Grażynka, koleżanka. I może potwierdzić tutaj Krzysztof, nie? Krzysztof, że około 3 tygodni do tyłu przyniósł do mnie na wioskę, gdzie mieszkam, we wsi Majdany, to jest sołectwo Majdany, a gmina Dąbie oczywiście. Plakat pani wizerunkiem, ja wysyłałem pani na fejsa ten plakat, proszę panią, jest dom blachą taką zardzewiałą, okna zastawione. To jest u mnie i całą,
Krzysio i pomógł na drabinę. Ja weszłem, wnieśliśmy się na drabinę, ładnie żeśmy robili ten plakat. I na wsi właśnie kto przejeżdża i ja mobilizuję na wiosce, że i nawet mam wozić ludzi, mam czterech ludzi do zawiedzenia swoim samochodem osobiście. Bo jak tak robię, robimy kiedyś jako radny, kandydat na radnego. Wygrałem wybory. Pytanie poprosił. Pytanie? Już konkluzja. No. Ale bardzo dobrze. Oczywiście, pozwólmy się. Ja może tylko pytania, które mi zadawałem poprzednio. Ja tylko chciałem się do tego przyłączyć i życzyć, żeby Pan mu dospomógł, żeby Pani wygrała. No ja tam chodzę wszędzie na wiosce i opowiadam, po rodzinie dzwonię, głosuj tam na Joasię i chodź tu i tak to będzie. Ja czterech już mam, a mam dzisiaj iść jeszcze do pewnych ludzi, będę woźnił, ja będę miał siły. Dziękuję serdecznie. Dzień dobry Państwu. Ja to mam pytanie w zasadzie do Pani poseł, jak i do Państwa posłów. Ostatnio oglądałem Pana Mikrasa, Pana posła z tamtej opcji politycznej. Mi chodziło o zachowanie. Nie, w zasadzie nie. Osobiście go nagrywała. I powiem tak, drodzy Państwo, jak patrzę na to, co tam się dzieje, to mi jest wstyd. Za takie zachowanie, ja nie mówię tu, bo Państwa nie było na leasing, prawda, nie ma prawa nikogo oceniać, natomiast tych awanturników, czy nie ma na tych ludzi jakiejś kary? Jest. Czy jest marszałek, który powinien karać? Czy są pieniążki? Wziąć troszeczkę pieniążków, 5-10 tysięcy przeznaczyć na cele charytatywne, no ludzie by byli zadowoleni, a może w ten sposób można by było kogoś uciszyć. To było z tamtej strony, natomiast z naszej strony, przepraszam, pani Pawłowicz, to też no, szacun, to jest oczywiście ta strona moja, no ale jakieś tam konsumpcje, czy tam powiedzmy jakieś takie dzikie też odgłosy, czy różnych przepraszam za określenie, ale tak się słyszy, no to troszeczkę jest żałosne i mówię, dla mnie to jest istotne, żeby powiedzmy takie osoby w jakiś sposób troszeczkę doprowadzić do jakiegoś normalności, do jakiejś dyscypliny, żeby się zachowywać, bo to jednak wy nas reprezentujecie, tak? Jak się widzi, to nie jest jakaś tam badla też, co oni się tam rzucają butami, młotkami i tak dalej. Także ja bym sobie życzył, żeby tak rzeczywiście było. Już na to odpowiadam, tylko poproszę mikrofon. Te zdjęcia Mitrasa, ten film z Mitrasem teraz, to ja nagrywałam. Bo ja siedzę niedaleko i go obserwuję i co jakiś czas włączam nagrywanie. Ponieważ także to dyscypliny innych posłów. Rutnicki, Jakub, wielkopolski poseł. Tu prezentuje się aniołek grzeczny i kulturalny. Tam wrzeszczy, wali łapą w pulpit, pokrzykuje. To on między innymi krzyczał, chyba on, ale moim zdaniem on, zadzwoń do brata, do Jarosława Kaczyńskiego, wtedy kiedy Jarosław tak się zdenerwował. Także to jest taka... No, naprawdę poziom jest nie za wysoki, mówiąc bardzo, bardzo delikatnie. I ja ich od czasu do czasu nagrywam. I to nagrywanie, oprócz kar finansowych, bo takie są, to zakłócanie obrad Sejmu i za zachowanie nielicujące z powagą Sejmu, marszałek może, prezydium Sejmu, marszałek może nakazać karę finansową 5 tysięcy złotych. I Nitras już parę razy tak ukarany został. Oni się zrzucają na niego. Żeby go też tak uważam, że mało. Ale największą karą jest właśnie to nagrywanie. I potem na Facebooku ogląda to kilkadziesiąt tysięcy ludzi i widzi, co to za poziom. Jak oni robili ten pucz swój, ja wtedy też ich nagrywałam, też było bardzo dużo hałasu i parę takich filmików troszkę ich uspokoiło. Najbardziej się zawsze ożywiają, kiedy przemawia Mateusz Morawiecki, a wcześniej Beata Szydło, albo Jarosław Kaczyński. Jak tylko ci politycy wchodzą na mównicę, tych po prostu jakby diabeł wstąpił. Wrzeszczą, pokrzykują, dopowiadają, walą tymi łapami w pulpit.
tupią, no robią różne rzeczy, a Nitras jeszcze ma jakieś ADHD, ciągle musi latać po tej sali sejmowej, on nie może usiedzieć, wrzeszczy i biega, no. Albo robi różne rzeczy. Tylko że to, co robi Nitras, nie jest przypadkiem, to jest uzgodnione z kierownictwem partii. Za każdym razem, jeżeli on coś robi chamskiego, jest to uzgodnione ze Schetyną albo z Neumannem. To są tacy harcownicy pod kontrolą. Oni wypełniają zadania. Ale największą karą jest wstyd i kompromitacja i mam nadzieję, że... No, myślę, że Nitras nie liczył się faktycznie w wyborach w Szczecinie samorządowych, ponieważ między innymi były te filmy demaskujące jego zachowanie. Ja mam nadzieję, że poseł Rutnicki tutaj też nie nawybija za wielkiego wyniku. Może przypomnę jakieś swoje nagrania z nim w roli głównej, bo on wprawdzie trochę dalej siedzi z tyłu. Ja mam mniej wygodnie nagrywać, bo Nitras to siedzi tak tutaj po osi niedaleko, to po prostu biorę telefon i już. Po prostu jest jeden rudą. Natomiast do Rutnickiego muszę gdzieś tam się odwracać. Ale ja, jak wcześniej byłam dziennikarką, nie zdawałam sobie sprawy, że politycy Platformy to jest takie knajackie towarzystwo, że oni się tak zachowują w Sejmie. Zobaczyłam, że Niesiołowski jest sadzany w pierwszych rzędach przy mównicy po to, żeby wręcz pluć na Kaczyńskiego słowem i dosłownie. I to miało przeszkadzać, wyprowadzać z równowagi, bo państwo z transmisji telewizyjnej nie słyszycie tych wrzasków i tego chamstwa. Słyszycie tylko to, co mówi ten człowiek na mównicy najczęściej. Więc zaczęłam nagrywać ich i moi koledzy podchwycili troszkę ten pomysł, już coraz więcej nagrywa, także mamy przekaz od środka, bo oczywiście dziennikarze tam z góry tego nie widzą. Natomiast jeśli chodzi o panią Grysię Pawłowicz i tą sałatkę, to jest tak, że zdarza się posłom coś zjeść jeszcze, bułkę, pączka, ciastko, wypić sok, bo te obrady są wielogodzinne. A z tą sałatką pani poseł Pawłowicz to było tak, że jest moda teraz, tylko dziennikarze, jeżeli są tutaj dziennikarze, proszę nie to jest taka raczej na ofię opowieść, dobrze? Nie róbcie z tego żadnego wielkiego newsa. Są modne diety pudełkowe. Sama używałam, żeby trochę schudnąć. Bo wtedy człowiek się nie męczy, dostaje 5 pudełek na dzień o określonej kalorii i tylko musi co 3 godziny jeść. No i Krysia była przez chwilę na takiej diecie. I był ten czas, kiedy to pudełko z sałatką trzeba było zjeść. No i nie mogła wyjść z obrad Sejmu, bo były jakieś ważne. No i sobie tam troszkę zjadła. Ale tak, pokazanej, wyolbrzymionej, zrobione przez TVN i przez tabloidy. A jak to samo robią posłanki Nowoczesnej czy Platformy, to jest cool. To jest okej. Okay. Więc nie dawajmy się nabrać na takie działania, które są elementem po prostu przemysłu pogardy wobec ludzi prawicy. Tak jak Lecha Kaczyńskiego zawsze pokazywano wykrzywionego, tak jak moje zdjęcia, jak się w Google wrzuci moje nazwisko i wyszuka się zdjęcia, to większość jest zdjęć koszmarnych. Do tego stopnia, czy jest to teraz troszkę jakaś kampania wyborcza, to powrzucałam takich moich dobrych zdjęć i one trochę są w obiegu. Natomiast bywało tak, że przychodziłem w takie spotkanie jak z państwem i któremuś zwykle panu wyrywało się: ojej, to pani jednak inaczej wygląda. Znaczy, w kontekście, to pani nie jest taka szpytna. Ja się na szczęście tym nie przejmuję i mogę być szpytna. Na mnie to kompletnie nie działa. I Gazeta Wyborcza, która regularnie dawała tylko moje wykrzywione zdjęcia, już to zauważyła, już czasami zdarza im się przyzwoite zdjęcie dać. Ale tutaj wobec Krzysi Pawłowicz to po prostu był wielki taki atak, który miał ją poniżać i zniesławiać, żeby wyrobić taki negatywny jej wizerunek. Natomiast oczywiście Krysia ma niewyparzony język, no to nie ma co polemizować, to ja nie będę bronić niektórych tam jej tekstów, ale czyż nie kochamy jej za to? Kochamy! Szanowni Państwo, w nawiązaniu, bo padło tutaj, padła kwestia i została wspomniana osoba pani profesor Krystyny Pawłowicz, którą miałem zaszczyt 2 razy w życiu spotkać i którą, mówię to z pełnym przekonaniem, niezmiernie cenię, ale chciałem jeszcze Państwu zwrócić uwagę na pewien zupełnie inny aspekt, który nie ma najmniejszego związku
nie tylko z kampanią do parlamentu, ale generalnie rzecz biorąc z tym wszystkim, co działo się w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Szanowni Państwo, taka mała ciekawostka natury historycznej. Pamiętam doskonale, jak o sałatce, sławetnej sałatce, dzięki TVN-owi właśnie, pani profesor Krystyny Pawłowicz, była mowa o tym w grudniu 2014 roku. Ja chciałem Państwu przypomnieć o czymś takim, co się nazywa fachowo i dziennikarze śledczy wiedzą doskonale, o czym ja powiem. Fachowo się to nazywa tak zwana osłona medialna. Chciałem Państwu przypomnieć, że 18 grudnia 2014 roku w Pałacu Prezydenckim trwało przesłuchanie ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego na okoliczność afery marszałkowej. Pytania zadawał główny oskarżony Wojciech Sumiński. Chciałem Państwu przypomnieć o tym, że wszystkie ogólnopolskie stacje, włącznie z istniejącą wówczas mediami publicznymi, Telewizją Polską, Polsatem, TVN-em, nigdy nie nagrały całości tego przesłuchania, gdyby nie zaangażowanie i działania ówczesnego redaktora Telewizji Republika, pana Michała Ruchonia. Nigdy byśmy się nie dowiedzieli, co takiego Bronisław Komorowski opowiadał na tym przesłuchaniu. Dlaczego o tym wspominam? Ano dlatego, że tego samego dnia właśnie miało miejsce słynne posiedzenie sejmowe, kiedy przyłapano, w cudzysłowie, panią profesor Pawłowicz na konsumpcji sałatki właśnie na sali sejmowej. Więc powiem Państwu tak. Robi się pewne wydarzenia po to, żeby przykryć wydarzenia dużo, dużo ważniejsze. Jeżeli mamy do czynienia na przykład z wysypem informacji kompletnie błahych, nieistotnych, takich, na które nikt by nie zwrócił uwagi, że wspomnę na przykład o tym, iż w 2015 roku przy jakiejś tam okazji wspomniano o tym, jak zdaje się córka prezydenta Andrzeja Dudy niewłaściwie zaparkowała swoim samochodem na skrzyżowaniu. To są rzeczy w gruncie rzeczy błahe. Generalnie rzecz biorąc, intencją tych wszystkich autorów tego rodzaju newsów jest najczęściej to, żeby odwrócić uwagę opinii publicznej i przykryć dużo ważniejsze wydarzenia. Myślę tutaj, że pani Joanna Lichocka, która zna się na mediach jak mało kto, myślę, że w tej kwestii się ze mną też zgodzi. Proszę bardzo. Ja myślę, że teraz kolejne pytanie. Panowie posłowie tak miękko mówią o Platformie, bo nie chodzi o nic, tylko chodzi o pieniądze. Nie o władzę. O władzę, ale jak jest władza, są pieniądze. Nie tylko, władza jest takim mocnym, to jak... A Warszawa, dlaczego Warszawa przegrał to? Pan Trzaskowski wygrał, dlatego że Warszawa jest cała umoczona, tam z Warszawy płynie całe zło na kraj. Wszystkie banki przybywają, jakikolwiek pani brała kredyt na lodówkę, czy na to, wszystko pani łatwi z Warszawy. Nie z Katowica. Z Warszawy dzwonią do pana. Wszyscy dzwonią, tam jest całe zło. Hitler to częściowo zniszczył. Nieładnie to mówię, ale teraz jest całe zło w Warszawie. Dlatego przegrał ten nasz poseł. Tyle włożył wkładu, dał ludziom mieszkania. No, przegrał, dlatego przegrał, że tam są ludzie umoczeni. Tam i wszyscy ci Polacy są za Platformą 80%, którzy mieli różne interesy i lewe interesy. Jeżeli było 260 milionów na bacie, tak? Mieliśmy. Te pieniądze nie są tego na Bałtyku chyba, nie? One zostały gdzieś. I ci ludzie o to walczą. Ci ludzie o to walczą. A całym złem, jakie zło się stało w Polsce? Jakie zło się stało? W Polsce jest złem to, że w 89 roku, jak nastąpiły te przemiany, ja je dobrze pamiętam, byłem to jednym z założycieli Małej Solidarności. Jak był pan Rakowski wyprowadzał sztandar, trzeba było więźniarki podjechać. I towarzystwo zebra. Nie byłoby dzisiaj pedofilii w kościele. Mniej by ich jak w każdym razie było. I puścili. Oni byli znokautowani jak bokser, nie? Ale się podnieśli pięknie po tym nokaucie. I dzisiaj robią to, co robią. I dlatego dzisiaj mamy Millerów. I ludzie są tacy, którzy są ich zwolennikami. I to jest całe zło. Nie zrobiliśmy dekomunizacji. My nie wiemy, jaki ksiądz nas powiada, czy był ormowcem, czy był to. Nie wiemy, co jest, ilu w Sejmie jest. To nosicieli było i różnie. No, ale mało, ale nadal nie ma dekomunizacji. To jest i całym złem jest to. A ci ludzie, wszyscy ludzie, co byli umoczeni, są za Platformą. Bo im nie pasują pewne rzeczy, które będą odchodzić od nich. Dziękuję. Dziękuję. Nie do końca jest tak prosto.
To znaczy jest dużo przyzwoitych ludzi, którzy głosują za Platformą. Niestety, z przykrością to stwierdzam, no bo są właśnie na różny sposób oszukani czy zmanipulowani, czy ciągle ufają w różne osoby, które uważają za autorytety naukowe, świata kultury. Nic nie, na to nie poradzimy. Musimy też próbować do nich jakoś dotrzeć i przekonywać. Oczywiście tych, co są umoczeni i tak jak większość, tam 90 parę procent wyborców we wszystkich aresztach i więzieniach głosowało na Platformę Obywatelską, no to to potwierdza jakby to zjawisko, o którym Pan mówi. Ale Warszawa, Kraków, Gdańsk to nie są całe miasta, że tak powiem, złych ludzi. Nie, 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 broń Boże. Ja teraz oczywiście muszę się przyznać, że jestem z Warszawy, chociaż powinnam to skwapliwie w Wielkopolsce ukrywać. Ale jestem oczywiście z Warszawy od pokoleń. W Wielkopolsce jestem na stałe od 3 lat, to znaczy jestem, odkąd zostałam posłem, jestem co poniedziałek na dyżurach poselskich, mam biura poselskie w Kaliszu, Jarocinie i Pleszewie i staram się dla Wielkopolski intensywnie pracować. Udało mi się wiele milionów złotych załatwić, między innymi na zabytki Wielkopolski, głównie na kościoły, kościół franciszkanów w Kaliszu, kościół garnizonowy po jezuicki w Kaliszu, katedra świętego Mikołaja w Kaliszu, kościelna wieś. To są milionowe już dotacje i te kościoły, one są z XIII-XII wieku, w Warszawie takich nie ma, ani pod Warszawą, bo tam wszystko porównane z ziemią co chwila. Jak przyjechałam po raz pierwszy i zaczęłam się bardziej przyglądać właśnie Wielkopolsce i tutaj być, to odkryłam, jakie państwo macie dziedzictwo, jakie tu jest dziedzictwo polskie, kulturowe, tożsamościowe, i jakie było zaniedbane, jak wiele wspaniałych zabytków, właśnie tak jak kościół w kościelnej wsi w powiecie pleszewskim z 1124 roku. Dopiero teraz, w ciągu tych 3 lat, już dostał ze 2,5 miliona złotych na jakby odbudowanie z ruin, bo był tak zniszczony. A odkryte są freski z XIV wieku. Teraz jest właśnie odkryty portal romański z XIII wieku. I przychodzi do mnie na dyżury ksiądz proboszcz i mówi: znowu odkryliśmy, proszę pani, portyk romański, XIII wiek. I taką rozpaczą, że znowu trzeba wnioskować o kolejne pieniądze na konserwację, a my oczywiście to załatwiamy. U franciszkanów udało się dzięki tym pieniądzom odkryć wielki, na 6 metrów wysoki fresk świętego Krzysztofa. Taki jak we Florencji czy w Sienie, proszę Państwa, z tego samego wieku i tej samej, że jak powiem, no może Giotto to nie jest, ale naprawdę niewiele gorzej. Dlatego mamy wspaniałe tutaj dziedzictwo i ja staram się pracować, ale ten mój wstęp to jest, żeby to przykryć, że jestem z Warszawy. Ale ja mieszkam w najbardziej lemmingowym środowisku na świecie, w miasteczku Wilanów. Tam teraz w wyborach samorządowych Prawo i Sprawiedliwość w mojej obwodowej komisji wyborczej przy Świątyni Opatrzności Bożej nie przekroczyło progu wyborczego. Jaki zdobył 3%, słuchajcie. 3%. Ale nie dlatego, że tam mieszkają sami złodzieje i sprzedawczycy. Tam mieszkają najczęściej młodzi ludzie, którzy przyjechali skądś do Warszawy, pracują w korporacjach, mają kredyty i aspirują do bycia nowoczesnymi, wielkomiejskimi, europejskimi. I wmówiono im ten kolorowy cukierek z trucizną, ten TVN. Wmówił im, że to jest ten wzorzec, jaki reprezentuje są pan Neumann, pan Schetyna, pan Komorowski. To jest ten wzorzec, do którego trzeba dążyć i tych ludzi popierać. I oni w to wierzą. To się zmieni, bo oni urosną, dojrzeją, osadzą się, spłacą te kredyty, zobaczą, jak jest. Też nasza polityka, mam nadzieję, będzie temu sprzyjała. Ale trzeba patrzeć troszeczkę na tych naszych rodaków skołowanych różnymi grami propagandowymi, marketingowymi, taką inżynierią trochę społeczną, socjotechniczną, jak na naszych rodaków, którzy po prostu są trochę ofiarami tych ludzi, którzy tak manipulują i tej propagandy kłamstwa. Oni nie są złymi ludźmi i musimy też do nich jakoś trafić. Musimy też z tymi naszymi znajomymi, bliskimi, to już mówiłam w kole, prawda, spróbować nawiązać jakiś kontakt, odzyskać kontakt z naszymi rodakami. Co to jest, że pan Tusk ze Schetyną nas tak podzielił, że my przy stole rodzinnym nie jesteśmy w stanie rozmawiać, bo nie idzie z Krystyną rozmawiać. No nie idzie. Trzeba porozmawiać o czymś innym niż o polityce, ale zadbać o to, żeby te relacje
odbudować, żebyśmy tę naszą wspólnotę w naszych lokalnych kręgach odbudowali, odzyskali tych naszych rodaków. Co to jest, że my tracimy bliskich nam ludzi przez polityków? Co to jest, że jakaś postkomuna będzie nas dzielić? Musimy z tym Marianem, Jasiem, Marysią, Sławkiem spróbować pójść na ryby, zagrać w brydża, nie wiem, czy jeszcze ktoś gra w brydża, kurs tańca towarzyskiego, albo szukać korzeni rodzinnych, wspólnych, znaleźć jakąś płaszczyznę nawiązania relacji, odzyskania tych naszych bliskich. My musimy odbudować wspólnoty. Kampania wyborcza oczywiście nie jest do tego najlepszym czasem bynajmniej, ale później trzeba by nad tym popracować. Bo to jest ważne, żebyśmy byli niepodzieleni, żebyśmy byli wspólnotą. Bo jak Polacy są wspólnotą, to jak wiecie, góry przenoszą, imperia obalają, zmieniają historię świata, robią jeszcze parę innych rzeczy. Trzeba o to będzie zadbać. Także mamy problem. Mamy realny problem jako Polacy, jako polski naród z elitami, z częścią postkomunistycznych elit. I będziemy musieli znaleźć sposób, jak sobie z tym problemem poradzić. Najpierw trzeba go zdiagnozować, poobejrzeć sobie. I teraz myślę, że jesteśmy na tym etapie. Diagnozy jako tutaj na dole zrobili Polacy. Sobie to oglądamy. Spróbujmy z tą Krysią, Sławkiem, Marianem, z Jankiem nawiązać kontakt. Trudno, łatwe to nie będzie i krótkie też nie będzie, ale musimy spróbować. Państwo posłowie, zgadzam się tu całkowicie z Państwem, że najważniejsze to jest głosowanie, późne wybory. Ale przyznacie Państwo też, że ważną rzeczą jest to liczy głosy. Byłem kilkakrotnie, kilkanaście razy, może kilkadziesiąt razy w komisjach różnych, pewne rzeczy widziałem. I nie chcę tu rozwijać tematu, a to się wiąże między innymi Pan ma tutaj ten raz, że jeżeli nie wiemy o co chodzi, to chodzi o kasę w większości. Bo jeżeli dzisiaj Państwo do komisji wyborczej startujących ktokolwiek dostaje te 300 zł czy 350 chyba, tak? Nie wiem. To proszę Państwa, nie chcę rozwijać tego tematu. Jest to przykre strasznie, bo dzieli się tutaj już ludzi od samego początku na samym dnie. Jeżeli my się nie zajmujemy tak, prawda, jak PiS powinien się zajmować i posłowie tu działać na dole, tylko my rozdzielamy swoich członków do komisji wyborczej, a członkowie PiSu nie są w ogóle brani pod uwagę, gdzie już 3 czy 4 miesiące wcześniej przed wyborami, Państwo posłowie, już były rozdzielone miejsca do komisji wyborczych. No ludzie, no bądźcie poważni, no co my robimy? No. Czy już teraz się pytam, mam pytanie, czy już teraz do komisji wyborczych są zapisywani ludzie na wybory jesienne? Tak. Nie. Nie wiem, nie, proszę Panią. Tak nie jest. Ale nie chciałbym rozwijać tego tematu, bo to jest temat. Jeżeli ktoś przychodzi i mówi bezczelnie, że mu się należy 4 czy 6 miejsc, bo ja wygrałem wybory i muszę obsadzić swoich ludzi do komisji i im za to, żeby zapłacić, to w taki sposób je robi? Dziękuję. Jedno jeszcze następne pytanie. Telewizja publiczna. Szanowni Państwo, jest tu troszeczkę wspomniany pan redaktor Rachon i tak dalej. No był odsunięty program jego i nie, wiecie Państwo, no bo co się nie podobały opozycji i pani Basi Pieli Kukiełki? Fajne były. Można się było pośmiać. Dlaczego? A oni się mogą śmiać z nas i z prezesa ze wszystkich. Mnie się nie podobało. Pani się nie podobała. Pan dobrze. Teraz pani. Przepraszam bardzo, z tym banknotem. Wie pan co tam było? Wie pan co tam było w tym programie? Pani poseł, jedno zdanie, już skończę. W tej chwili pan, chcę powiedzieć, redaktor Ziemiec jest ponad wszystko. Karemba? To nie tak, ale Ziemiec je zastępuje. Nie zastępujmy, żeby nie wrócił jeszcze Lis i Kraśko, nie? Oj, głupstwo pan mówi, okropne zdenerwowanie. Dobrze, dziękuję bardzo. To jest moje odczucie. Kraśko też ma sobie wymyślił, naprawdę. Ja rozumiem, że można
polemizować, ale są granice polemiki. Który pan, żeby nie wrócili? O, to prowokacja. Zawalczyłam o to, żeby Rachoń nie wyleciał z telewizji. Bo kura w ogóle chciał się ale dopracować. Ale pan, co chciał wyrzucić, pani powie? Kurski. No to Kurskiego wywali, gdzie nie będzie. Ja przypilnowałam tego, żeby Michał był. I teraz ma program o 7 rano, od czerwca. Rusza jego chyba codzienny program rano, od 7 rano. Będzie zaczynał dzień z takim programem Jedziemy. Będzie jechał i mam nadzieję, że będzie tych programów miał wiele. Też zadbałam o to, żeby miał program w Polskim Radiu 24. I prowadzi debaty poranne i miał też programy popołudniowe. To jest taki program Polskiego 24 informacyjno-publicystyczny. I też wydaje mi się, że ma jakieś pasmo w radiowej jedynce. Także pilnuję, żeby był. I w telewizji jest, i w radiu. Także nie pozwolimy na Polskie 24. Ale błędy były popełnione. Ten program z tymi programami Basi Pieli nie trzymał pewnego poziomu wymaganego w telewizji publicznej. On jest świetny w internecie, ale tam udało się zrobić prowokację, która miała kosztować Michała program, bo myślano, że to jest, kura pomyślał, że to było z premedytacją zrobione, że Michał w tym brał udział. Nie brał w tym udziału i to był przypadek oczywiście, ale to jest telewizja publiczna. My musimy takie rzeczy pilnować, bo każda prowokacja będzie wykorzystana przeciwko nam. Każda. W związku z tym tutaj muszą być po prostu bardzo mądrzy i odpowiedzialni twórcy i redaktorzy. Ale Michała będę bronić i Michał będzie, jak zapewniam Państwa. I przekażę też Jackowi tę uwagę, że jest bardzo dużo Ziemca, a bardzo mało Rachonia. I że te proporcje są nie takie. To powiem. A pan Adam jak najlepiej prowadzi. Już przekazuję głos, tak, następnej osobie tutaj. Dzień dobry, przepraszam. Mam na imię Sebastian. Mam do pani takie pytanie ze względu na to, że zauważyłem, czego mi brak w Polsce, to jest takiego narzędzia, które by broniło imię polskie, ale w języku angielskim. Chodzi mi dokładnie o to, że większość życia spędziłem w USA, od niedawna jestem w Polsce. Tam podobne rzeczy wykładam, jak dziennikarstwo, marketing, tego typu rzeczy. Byłem też sekretarzem Kongresu Polonii Amerykańskiej i Związku Narodowego jeszcze z panem świętej pamięci Moskalem współpracowałem. I tam na miejscu wiedzieliśmy, jak to robić praktycznie z odpieraniem tych ataków na Polskę. No to było oczywiste, że robimy to w języku angielskim, ponieważ jesteśmy tam w Stanach Zjednoczonych. Ale tutaj są takie małe źródła niezależne na internecie, które to jakoś próbują robić. Republika uruchomiła Polish Daily. Tak, także właśnie brakuje takiego narzędzia, które byłoby taką zaporą, żeby po prostu te wszystkie ataki na Twitterze, na temat związane z zakłamaniem historycznym, o tym tak chodzi. Czy ma pan jakiś pomysł, żeby właśnie coś takiego stworzyć z doświadczenia też dziennikarza, gdzie no, na przykład ludzie, którzy bardzo dobrze znają język angielski, na przykład tak jak ja, mogliby się udzielać, albo czy po prostu takie narzędzie mogłoby być stworzone, żeby była taka zapora i natychmiastowo reagować, nie po prostu miesiąc później, bo to w tym internecie się przemiela z sekundy na sekundę. Także czy jakiś pani ma pomysł, co byłby bardzo wdzięczny. Takie pomysły są, tylko z jakiegoś dla mnie najmniejszego powodu. Do pana Jacka Kurskiego pisałem, że się zgłaszam do Putnika, nie dostałem żadnej odpowiedzi. Głuchy To jest, pomysły są oczywiście i z jakichś powodów dla mnie tajemniczych dosyć kuleją. To znaczy, Telewizja Republika chyba najlepiej z tego to realizuje, uruchamiając codzienny program w języku angielskim informacyjny Polish Daily. Ale Polska Agencja Prasowa uruchomiła profil na mediach społecznościowych i stronę internetową First News, gdzie są informacje dotyczące polskiej kultury, polskich informacje o Polsce, historii, stawione na zagranicznego odbiorcę. I jak coś się dzieje, to tam też jest bardzo duży ruch. Jest zadanie dla telewizji publicznej, które miało stworzyć taki anglojęzyczny kanał. Odpowiadać miała za to Marzena Paczuska jako doradca zarządu. Z jakiego powodu to trwa 8000 lat, nie mam dla tego pojęcia. W każdym razie uruchomiono chyba w ramach telewizji Polonia anglojęzyczną wersję wiadomości. To znaczy nie tak, że
dziennikarze mówiący po angielsku opowiadają po angielsku, co się dzieje na świecie, tylko polskie wiadomości mają napisy po angielsku. I mnie ręce opadają. Podobno Jacek ciągle obiecuje, że będzie, 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 pracy są, będzie. Ja czekam. Myśl ta, o której pan mówi, że to musi być, że powinno być, jest wszystkim znana. Polska Fundacja Narodowa też miała się tym zajmować i do jakiegoś stopnia ten obowiązek przejmuje. Natomiast to ciągle nie jest usystematyzowane. Powinien powstać mocny, dobry kanał telewizyjno-internetowy, znaczy portal internetowy plus kanał telewizyjny w ramach mediów publicznych, który byłby tak jak Russia Today czy France 24 stawiony na zachodnich odbiorców po angielsku, polskocentryczny, tak, z polskiego punktu widzenia opowiadający, co się dzieje. Prawdopodobnie kwestie cały czas również finansowe rzutują na to, że telewizja publiczna musiała najpierw odbudować studio, zrobić porządne studio dla wiadomości, porządne studio dla TVP Info i te inwestycje w nowy budynek. Prawdopodobnie to powoduje, że ciągle czego nie ma, ale uważam, że to jest potrzeba chwili i za każdym razem, jak mam okazję, to o tym mówię. Mam nadzieję, że kolejna kadencja, jeżeli wygramy, jeżeli będziemy rządzić, powoduje, że tutaj już się to naprawdę mocno ruszy. Ale ma pan rację. Ja proponuję, jeżeli chciałby pan uczestniczyć w tych projektach, żeby się też odezwać do Polskiej Agencji Prasowej. Na pewno jak pan wejdzie na pap.com.pl albo pap.pl, to znajdzie pan tam jakieś linki do tego First News i do redakcji. I tam się można odezwać. I Republika. Republika też ciągle, moim zdaniem, poszukuje i redaktorów, i dziennikarzy ze świetnym angielskim, z jakimś doświadczeniem dziennikarskim i można też tam spróbować coś robić. Jedno słowo, a co pani poseł myśli o Real 24, ten internetowy? Telewizja Real, tak? 24. Ja nie wiem, co to jest, oni podpowiadają, co to jest, to znaczy, to w internecie jest, mówią mi tu koledzy, niby ja nie wiem, nie? Jak się pani odniesie do tego, do tej telewizji? Ja nie oglądam tego regularnie. To jest trudny temat, ponieważ wydaje mi się, że pan Marcin Rola ma dobre intencje i jest z takich działa z pobudek patriotycznych. Natomiast grzeje ostro i trochę za ostro, jak na mój gust i czasami nieprawdziwe. Ja umieszczam ten kanał w takich, wśród też innych tego typu kanałów, bardzo takich skrajnie prawicowych, przez które też przechodzi agentura wpływu rosyjska, mówiąc wprost. Nie mówię, że przez Real. Nie. Tego nie mówię, bo nie chcę oskarżać konkretnie pana Maciejora, ale ja z nim nawet wymieniłam na Twitterze korespondencję i nawet powiedziałam, że jeżeli będzie chciał, to przyjmę zaproszenie do jego telewizji. Natomiast jest bardzo dużo w internecie, które są po prostu powieleniem rosyjskiej narracji, a które są w obudowie takiej narodowo-patriotycznej, oczywiście antysemickiej. Trzeba na nie bardzo uważać, bo to są bardzo często po prostu przekierowywane informacje ze Sputnika czy z Komersanta. I to jest próba wpływu Rosji na polską opinię publiczną, teraz z ogromnym natężeniem realizowana w czasie wyborów. Rosja w ten sposób próbuje wpłynąć na wynik wyborów. Tak jak próbuje wpływać w innych krajach. To się odbywa na przykład tak, że w mediach, na przykład na Onecie, w Wirtualnej Polsce, na każdym portalu, jak jest jakaś informacja na temat PiS-u, jest jakiś pozytywny komentarz, natychmiast się pojawia 5 sługusy Żydów. Albo sprzedali Polskę. Albo Kaczyński to naprawdę telebam, tak? Już tam jakieś inne głupoty. 5-6 na jeden wpis pozytywny. To jest reguła. Jak sobie państwo prześledzicie, tych wpisów jest bardzo dużo. Mające stworzyć wrażenie, że miliony Polaków uważają, że PiS zdradziecko sprzedał Polskę Żydom. To nie jest prawda, bo miliony Polaków tak nie uważają, abstrahując od zawartości merytorycznej tego zdania. Ale są programy komputerowe, nie tylko wynajęte trolle. Są w tej chwili już programy komputerowe, które wyłapują różne stwierdzenia w internecie i dają odpowiedzi.
stałe teksty, stały szereg słów na kilka sposobów. I to mają Państwo na Twitterach, na Twitterze, na Facebooku, mnóstwo komentarzy takich. Najczęściej ludzi, którzy profili, które mają dwa polubienia, trzech znajomych, bo to w ogóle nie ma znaczenia. Znaczenie jest ten tekst, to powielanie tych tekstów i komentarze na stronach, na głównych mediach. Zobaczcie, jakie jest teraz tego natężenie, 447. Żydzi i 447. Natężenie ogromne, tak jakby po prostu był to straszliwy jakiś realny problem, a miliony Polaków było zaniepokojone. Teraz, po tych kilku tygodniach takiej bardzo intensywnej propagandy i próby wpływu na polską debatę w tej kampanii, już parę milionów Polaków może się czuć zaniepokojone, gdy to czyta. Ale to jest element wojny hybrydowej, to jest element próby wpływu na polską opinię publiczną. Bo o co chodzi? Chodzi o to, żeby Polacy głosowali na Konfederację. Na ruskich, żeby głosowali, mówiąc wprost. I PiS-owi trzeba odebrać głosy z dwóch stron. Z jednej strony przez lewingów w miasteczku Wilanów i tych wszystkich, którzy będą głosować na Platformę, a z drugiej strony z prawej strony. Przez Korwinów, Leroya, Grzesia Brauna, przez którego znam. Trzeba odebrać głosy PiS-owi. To jest najważniejsze zadanie układu postkomunistycznego. I to jest robione po dwóch stronach sceny politycznej. I ja wiem, że bardzo wielu Polaków patriotycznie nastawionych, naprawdę zatroskanych o losy Polski, uważnie się przygląda Konfederacji, że może warto na nią głosować. Nie widzi tych wypowiedzi, że z Putinem to można współpracować, a, nie, a Amerykanie to jednak to jest groźne dla nas, bo Żydzi, panie. Teraz jest to, jesteśmy w tak absolutnym, kulminacyjnym punkcie tego. Rosja próbuje wpłynąć na wynik wyborczy. I moim zdaniem jakiejś części odniesie sukces. Niestety odpukać, ale moim zdaniem Konfederacja uzyska dobry wynik. Dobry, to znaczy przejdzie a to oznacza, że jesienią też odbierze nam parę punktów procentowych. Te punkty procentowe, które będą decydujące o samodzielnych rządach. Chodzi o to, żeby PiS samodzielnie nie rządził, żeby najlepiej w ogóle nie rządził. Jeszcze mam takie krótkie. A innym da pan powiedzieć? No właśnie, no, nie. Ja będę mówił bez mikrofonu, bo służyłem w wojskach specjalnych i mam to właśnie. Dobra, no, jeszcze z tamtej strony też ktoś zgłaszał, to pani poseł, mam pytanie. Pani poseł, powiedziała pani, że Ukraińcom należy pomagać, jak najwięcej przyjmować. Tak, ja tak uważam. I przyjmować uchodźców. Tak jest. Niech Ukraińcy... Nie przyjmować uchodźców. Mówiłam, że nie wolno przyjmować imigrantów, zgadzać się na przymusową relokację z Europy. Niech Ukraińcy się z nami, niech Ukraińcy się z Polską rozliczą, wtedy można ich przyjmować. Wystarczy przeczytać książkę Partyzancki Kraj. Dziękuję. To jest problem. W stosunkach polsko-ukraińskich Wołyń jest problemem. Zmieniły się teraz władze na Ukrainie. Mamy nadzieję, że uda się ten problem posunąć do przodu. Że z tymi nowymi władzami, jak będą nowe wybory do ich Sejmu, został rozwiązany przez nowego prezydenta i parlament. Teraz być może w większości nie będą mieli ci, którzy zaprzeczali zbrodni wołyńskich. Bo dotychczasowi zaprzeczali. Jakiej nacji jest nowy prezydent Ukrainy? Słucham, jakiej nacji? Tak. Wydaje mi się, że on pochodzi ze wschodniej Ukrainy. Jego pierwszym językiem jest rosyjski, ale też mówi po ukraińsku. Myślę, że jest Ukraińcem. Na pewno nie będzie Polaków popierał. Ja nie mówię, że będzie popierał Polaków. On jest ukraińskim prezydentem. Tu chodzi o to, żeby polityka Ukrainy była taka, żeby uznała zbrodnię wołyńską. Żeby pozwoliła nam na ekshumację. A to sądzi pani, że kiedyś uznają? Na tym polega polityka, żeby realizować takie cele. I na tym polega też dyplomacja. Dotychczas z rządzącymi nie udało się to, ale oni odeszli. Zobaczymy, jaka będzie ta nowa władza. Nie wiem, jak będzie. To jest jeszcze zagadka. Na pewno ale będziemy się starać. Zagadka. Tak, ale będziemy się starać i nie będziemy ustępować tej sprawie. Mili Państwo, to co robi PiS, nie będę w tym odosobniony, jest niezwykle chwalebne, bo po prostu podkreśla się pewną polską rację stanu. Nie będę nad tym się rozwodził.
zrobił bardzo wiele dobrego, ale zauważam w mediach ze strony rządu, ministrów, no, pewne mankamenty. Boję się, że jest za duża euforia w tych wypowiedziach bardzo niezwykle pozytywnych, niewątpliwie prawdziwych, ale wydaje mi się, i to twierdzę z całą stanowczością, że niektóre informacje i niektóre narracje są zbyt optymistyczne, bo ja na przykład jako prosty człowiek i prosty konsument zauważam pełzającą drożyznę. Pomyślcie nad tym Państwo. Dziękuję bardzo. A co drożeje najbardziej? Wszystko. Nie wszystko, słuchajcie, nie mówcie, że wszystko. Nie, ja nie zaprzeczam. Ja nie zaprzeczam, ja pytam, ale jak mówicie wszystko, to jest nieprawda. Ile teraz kosztuje masło? Około 5 zł. A kosztowało 8, tak? Kosztowało 9, był taki moment. Było i 9, więc proszę nie mówcie, że wszystko drożeje. Ja nie chcę się licytować, ja poprosiłam o przykład. Ja nie twierdzę, że tak nie jest. Podaję pewien temat, który w niedalekiej przyszłości może stanowić pewien problem z kolejnym. Ale moment. Bo rozmawiamy uczciwie, prawda? Nie licytujemy się, tylko rozmawiamy uczciwie i w oparciu o rzeczywistość. Pełzająca drożyzna, mówi pan. Dobrze, ja chętnie usłyszę, jakie towary. Chętnie przekażę to na przykład do waszych. Mięso, pieczywo, wody gazowane, różne. Najprościej rzecz pojmując, znakomita część marketów, jeżeli widzi, że powiedzmy jakiś towar idzie, natychmiast następuje podwyżka cen. Jest wszystko dobrze, cała Polska idzie, maszeruje w bardzo dobrym kierunku, ale jest coraz drożej. Tak? Ale nie wolno nie dostrzegać pełnych mankamentów rzutujących na ocenę społeczną. Zgadzam się z panem, ale tak, było modne hasło jeszcze niedawno, że strasznie benzyna jest droga, strasznie podrożała. No, nieprawda. Ja mówię w sensie bardzo ogólnym. No więc ja dlatego poprosiłam pana o konkrety. Ponieważ benzyna nie, masło nie. No więc dlatego zapytałam o konkrety. Nie jest tak, że jest wszystko, prawda? Że wszystko, że... A dlaczego ja się tak przyczepiłam też do tego wszystkiego? Dlaczego ja się czepiam tego uogólnienia? Proszę pana? Niech się pan nie denerwuje. Ja się czepiam dlatego, że jest to jeden z głównych przekazów opozycji, że wszystko drożeje, że drożyzna po prostu jest strasznie drogo, że benzyna, że masło, próbowali robić różne histerie na ten temat. A potem się okazało, że benzyna jest tańsza niż za Tuska. Masło, owszem, był moment, kiedy podrożało i sądek po temu obiektywne były przyczyny, udało się to uregulować. I jeżeli coś znowu winduje się w górę, to ja bym chciała to wiedzieć, bo ja od razu będę przekazywać to dalej. Można podjąć jakieś działania zaradcze. Dlatego pytam o to uogólnienie, bo ja mówię konkrety. A na poziomie uogólnienia walczą z nami nasi przeciwnicy. Więc dlatego ostrożnie to powiedzieć. Ja wierzę, że pan na podstawie własnego, osobistego doświadczenia to po prostu widzi i zauważy. Mam nadzieję, że to nie jest rzeczywiście zjawisko niebezpieczne, ponieważ to też nie jest pokazywane w inflacji. Tak? Nie, inflacja w GUS-ie, który podaje przecież co kwartał wyniki, nie pokazuje, żeby nagle wywindowane były ceny. Inflacja nie jest wysoka, a to by pokazywało. Więc ostrożnie, ale wierzę, że pewna część produktów teraz została wywindowana w górę cenowo. Spróbuję się temu też przyjrzeć. Dodam tylko już na sam koniec, żeby zakończyć tę dyskusję czy wymianę zdań. Nie podam pani tak z rękawa, ponieważ nie jestem analitykiem rynku, tylko proszę rządzących,
żeby przyjęli do wiadomości, ja to rozumiem. Na tym należy się, temu należy się przyznać. Dziękuję bardzo. Bardzo panu dziękuję. Tam za panem ktoś się zgłasza. Jeszcze mam. Ostatnie dwa pytania, proszę. Pani powiedziała, że to właśnie potrzeba jesteś taki statecznie spokojny. Bliżej, proszę. Panie, a mnie się wydaje, bo ja tam tą politykę to interesuje. Proszę panią, polityce człowiek powinien być bezwzględny. PiS nie ma tak zwanego buteliera. Była kiedyś premier Szydło, no Morawiecki słabawy, pięknie mówi, ale brak tak poweru. Musi być pani. Pani jest znakomita, pierwszy z dwóch trzech. Tak rzeczy. Pani powiedziała, że Alachom ten program to tam prowadzić, to był znakomity. Otóż mają, posądzano go, że ten Adamowicz został puszczony przez tego. Nieprawda, tam był podatnik, ma pieniądze, to kiedyś wyjdzie, tylko ten człowiek został już wariatem. Mikrofonu niech pan. Proszę panią, bo wróćmy ty jeszcze do Kościoła Polskiego, no nie? Pani widziała, ile tam było tych kleru polskiego na tym pogrzebie. A widziała pani, ile było Olszewskiego? Olszewskiego. To było smutne. I proszę panią, co do Kurskiego, pani mówi, że tego. Gdyby nie Kurski, PiS by nie doszedł do władzy. Gdzie twój dziadek służył? W Wehrmachcie. I to było zwycięstwo. To było Boże Pokój, a to było zwycięstwo. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Ja może nie na temat powiem. Pani europoseł już powiem, bo tak będzie. Bo tak będzie, nie proszę nie. Nie zapeszę nic, ja wiem co ja mówię. Ja bym... Kogo? Zaraz pójdę przyniosę. Tu była chwila rozmowy o Ukrainie, więc tutaj ja bym chciał wszystkich zaprosić, jak tu jesteśmy, żeby to była uroczystość naprawdę doniosła, na 14 lipca na mszę z okazji, no z okazji, z tragedii rzezi wołyńskiej, którą organizują polscy patrioci, na cmentarzu, tam msza będzie o godzinie 15. Dziękuję bardzo. Państwo posłów też zapraszam. Ja tak króciutko chciałbym powiedzieć. Znaczy tak, ja już przeżyłem ponad 70 lat w tym naszym mieście, czyli przeżyłem komunę. Przeżyłem, jako mały chłopiec przystępowałem po prostu jako ministra. Byłem w naszej ponad 700-letniej farze. Chcę powiedzieć o tym, że tak, przeżyłem i stan wojenny i wszystko. Cieszę się z tej chwili, z tego co w tej chwili jest. Czekałem takiego czasu. Najpierw za czasów komuny to było normalne. Nie da się tego przewrócić przecież, nie da. To było... A zostało przewrócone. Teraz my się cieszę z tego, że... Myśmy to przewrócili, Polacy to przewrócili. No. Z Ojcem Świętym, z Reganem, z Margaret Thatcher. Ale przecież ja wiem, no, wszystkie jego... No i teraz, mówię, i teraz cieszę... Ja to mówię, bo wszyscy mówią, to jakoś tak się stało. Myśmy to zrobili, my Polacy. Cieszę się z tego, że może być w kościele na przykład straż, kiedy przy grobie Pana Jezusa mogą stać. Tak jak za moich młodych lat było. Cieszę się z tego, że mamy starostę z PiS-u, który chodzi też i w kościele jest. Pana posła, który to samo, a nie. Mieliśmy burmistrza też z PiS-u, no w tej chwili już nie ma. Ale i z tego się bardzo cieszę, że znaleźliście normalnie. Brawo! Musimy kończyć. Już. Ja przepraszam, że wyszedłem, a to zaczynamy dosyć... Dobre słowa od tego, że dobrze jest na rozdział spisu. I odpowiedni moment. Proszę Państwa, poganiają mnie, że muszę jechać do Konina. O, tam same są. Ale wrócę. Kiedyś wrócę, słuchajcie. Przyjedziemy i jeszcze sobie pogadamy, dobrze? A teraz bardzo pięknie Państwu dziękuję za to spotkanie.
spotkanie. Naprawdę bardzo, bardzo mi miło, że Państwo tak licznie znaleźliście czas. Pamiętajcie o tej mobilizacji, żebyśmy do tych wyborów poszli, przypilnowali naszych znajomych. Ktoś mi powiedział, że w samym Kaliszu tego dnia jest 400 komunii. Więc Boże kochany, jak te 400 uroczystości nie pójdzie do tych planów rodzinnych, nie pójdzie do wyborów, to przecież nie będą wybory. Więc to wszyscy muszą iść, także mówię, przed mszą albo zaraz po mszy, przed przyjęciem, koniecznie na głosowanie. Proszę Państwa, to jest bardzo, bardzo ważne. Więc jeszcze raz ostatni apeluję do wyborów, namówmy, przyprowadźmy jak najwięcej ludzi, zawieźmy samochodami, tak jak Pan tutaj w gminie Dąbie będzie robił. Bardzo, bardzo do tego namawiam i apeluję. No i wszystkiego dobrego i do zobaczenia niedługo.